Witam, witam. Czas na trzeci dzień turnieju. Pojawiły się już przecieki nie tylko z postaci z opery, które powinny trafić w grudniu, ale też sporo nowych świątecznych postaci, które, no nie, kilka z nich może być bardzo przydatna w mecie. Zobaczymy, w jakiej formie wejdą, czy dokładnie w tej samej. Natomiast teraz skupmy się na turnieju. Dzisiaj już też grałem ligę, wyrobiłem bossa Przemilczanych. Wczoraj dobry dzień. Jeśli chodzi o obrony, no to standardowo na resecie było B, ale teraz jest już dosyć solidne A. Natomiast, no okej, może już się nic nie zmieni. Także czekajcie, skrzynkę chyba muszę otworzyć. Dobra, zobaczmy kto pierwszy. Khufu. Więc jeśli bym zabrał startową prowokację, to do końca nic mi nie grozi. On ma opór, tu przydałyby się solidne obrażenia. Mógłbym pójść, aha, trójką fioletową. To ta moja prowokacja będzie raczej lipna. Okej, ale czemu nie? To chodź ty. Ty, bo jest Kleopatra i Ludwik. I niech będzie Domicja. Chociaż potencjalnie, jeśli bym chciał zabrać gazelę, to chyba Domicji nie potrzebuję. Weźmy gazelę. Startową prowokację. Z tym mogę mieć ciut ciężko, bo muszę zabrać niedźwiedzia. I skoro tak, to do blokowania Lixiu może nie ustać, więc wezmę Kullervo. Może. Spróbujmy. A, mogłem Lixiu do dezaktywacji z klocka zabrać. No dobra, mam dwa fiolety. I będę miał żółty, tylko czy zdążę przed Ludwikiem? Ok, trzecia runda, więc chodzi z niego prowokacja. Khufu niewiele mi zrobi, z tym, że. Czy wejdzie kaskada? Bo jeśli nie odpalę teraz specy, czy on mi kogoś zdejmie? Chyba nie. Bez kaskady. Git. Dobra, i teraz mogę już spokojnie wybić stronę, czyli zróbmy tak i tak. Prawie. Wybijmy Kleo, żeby już nie leczyła. Znaczy, mam co puścić w Khufu? Nie mam, ale potencjalnie tu będę miał. Git. I żółte albo fioletowe. No nie mam ani tego, ani tego. Dobra. Ok, tu będą żółte na pusto i to w teorii powinien być już koniec walki, bo Kullervo będzie z bonusem od gazeli. Porobione. I walka numer dwa. Jezu, co to jest? No dobra, jest Richelieu, bo tu miałem ciekawy pomysł. Okej. Jeśli tu byłbym, tu dałbym Arko. Nie mam czyszczenia, mam blokady. A mógłbym zabrać tu odbicie, tylko wtedy boję się, że to odbicie mi zabierze, wiecie kto. Czekajcie, nie muszę się tu przejmować potworami. Dobra. Weźmiemy Aramisa. Weźmiemy. Ta, on może mi zablokować. Dobra, weźmy tą gazelę. Albo czyszczenie. Ty czyścisz. Czerwony też czyści. I weźmy dwóch czerwonych. To będziesz ty. Ty. Średnio to tak widzę. Ale okej. Okay. A, nie widziałem dezaktywacji. A nie, mam dezaktywację. Dobra. I z klocka, i z postaci. No dobra. Jeden fiolet, jeden żółty. Czy tu wejdzie fiolet? Coś tam weszło. Czekajcie. Ta, żółty diament.
Żółty diament nie do końca jest mi potrzebny. Kurde, znowu złego medyka wziąłem. Dlaczego nie Ferdinanda? Kto mi powie, dlaczego nie zabrałem Ferdinanda? Dobra, pójdę po ten diament. Zrobię to. I sam Kaedmon mnie zaraz wykończy. MJ już chyba tego nie przeżyje. Ale mam drugi fiolet. No. To chyba po mnie. Richelieu mnie zaraz załatwi. Czekajcie. To albo fiolet. Ale fioletem chyba nie zdejmę Kaedmona. Ale tak go zdejmę. I o ile Aramis przeżyje, to będzie luz. Okej. Kurde, zasłonę zrobili. Dobra, muszę zacząć od ataku Aramisem, żeby się uleczyć. Ale nie wiem, czy się uleczę, bo albo biję w muszkietera, albo w zasłonę. Dobra, ryzykuję. No, zadałeś pytę obrażeń, gościu. Richelieu jest w stanie zginąć od czerwonych, ale mam nadzieję... Okej, będę mógł na pusto złożyć git. Dobra, to nie jest tragedia. Nie ma już zasłony. Jednego mniej i... Ła, to było złe, ale dobre. Tylko on może odradzać. Dobrze kojarzę? Zobaczymy, czy będzie odradzał do speca. Nie, zginął. Gitara. Złego medyka zabrałem. Gdybym zabrał Ferdinanda, to byłby luz. I się to z ligą, gdzie Bart ma bonus. Dobra, walka numer 3. Okej, tu też potrzebuję dezaktywacji. Ale tu chyba mogę zabrać faktycznie furtka. A szczerze to nawet prowokację mógłbym zabrać. Dobra, ale załóżmy, że wchodzi furtek. To weźmy jeszcze Lixiu. Może jakimś cudem przeżyje. A za Barclaya mógłbym Gargulca zabrać. Jest odporny na trucizny. No niezły skład jak na szturm 6500. Okej. Czy opłaca mi się iść po diament? Diament jest z 5, więc musiałbym go odpalić, więc chyba wolę to zrobić tak. Liczyłem może na diament fioletowy, ale okej, zróbmy tak, czy wejdzie fiolet. Wszedł. A tylko muszę do niego przeżyć. Dobra, jednego siarę będę mógł blokować. Ten znowu uleczy. Strasznie szybko ta prawa strona się załadowała. Ha. Nie do końca chcę ładować teraz specę w te konstrukty, ale muszę. W poprzedniej przyfarciło, ale w tej już tak kolorowo nie będzie. Dobra. Zróbmy tak. Teraz którego siary zablokuję? Chyba tego. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było medyka. Dobra, czy tu wejdzie fiolet? Nie. A gdyby wszedł, to uratowałby mi tyłek. Czy tu wejdzie czerwony? Też nie. Tysiąc obrażeń od siary.
I 1300 od tego ziomka. A ja nadal nie mam co składać. Fiolet? Aha, ale już jestem bez dezaktywacji właściwie. Więc tak, to już będzie zero. No, w tym momencie Ferus już mnie zajedzie. Tak, musiał tam, ale i tak bym zginął. I po walce. Niby zielony skład, trzy zielone postacie, gdzie zielony jest słabym kolorem w tym turnieju, a piękne zero. Ta, może prowokacja by mnie uratowała, nie wiem. Lecimy dalej. Walka numer 4. Aramis. Ok. Aramisa lubię przepychać siłowo, ale nie mam teraz takich postaci, bo zazwyczaj robię to niebieskimi. Dobra, weźmy ciebie. Ciebie. Zabrałbym Forsysa, mimo tego, że gryzie się z gazelą. Tak na wszelki wypadek. I teraz tak. Dezaktywacja. No kurde, to muszę i tak zabrać te fiolety. Ale wolę zabrać blokera. Kto tu jest? Khufu i ten dezaktywator, co leczy. A, trudna sprawa. Dobra, ty i ty. I muszę trzy rundy przetrwać. No tak, tylko jak Aramis poblokuje status, to już Francem mogę niewiele zrobić. Dobra, mam zielone. Zacznę na razie tu, bo potrzebuję zagrać trzy rundy. Khufu to może sobie, nie Khufu, Kalo może sobie na razie bić. Teraz tak. Fiolet z zielonymi, kurde, robi kaskadę od razu i niebieską, i czerwoną. I Aramis się chyba odpali. Jakbym tego nie składał, to idzie kaskada. No trudno. O, 150 tysięcy klocków. Zaśmiał się Aramis ze mnie. Ostatnia runda prowokacji. I u mnie, i u nich. Dobra, no teraz Franc niewiele mi pomoże. A jednak. Coś pomógł. Dobra, Khufu zginie od fioletów. Ale muszę teraz go dobić, bo on będzie leczył. Ile rund blokady? Ostatnia. Dobra. Forsy zginie. Trzeba ją dobić. Żółtych jak nie było, tak nie ma. Dobra, no niby mam dojście do żółtych. Tylko czy gazela mi to przeżyje? Gazela musi przeżyć. Kalo nie włączy kamiennej. Naprawdę. Co za lamus. Dobra. Tu będę miał zielone. Tak, mam żółte. Przy tamtym ziomku. Kurde. Dwa żółte. Może go dobiją. Git. Znowu trochę na krawędzi. I ostatnia walka. No kurde. Nie dość, że Emał piszą, to jeszcze Luna.
Małpiszona muszę dezaktywować. Dobra, weźmy tak. Hator na Alfrikę. Gdzie ty jesteś? Louis, Aramis. I żółty bloker. Lixius z dezaktywacją z klocka. Dobra. Mam i fiolety, i żółte. Dobra. Zróbmy to. Tak. O właśnie. Lunę bić czy Henka? Chyba Lunę na początek. Pytanie, czy Lee by to dezaktywowała? No dobra, na szczęście będzie ten jej bonus tylko na jednej postaci, w kogo trafi. Waramisa, tego, który mógłby dobić. Ale spoko. Dezaktywacja? Jest. Porobiona. Git, git. Ok, jest najlepszy 1%, cały czas gdzieś tam w okolicy top 1000, także nie ma tragedii. Dajcie znać, jak wam idzie, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, do zobaczenia.